Witajcie na kanale Samo się nie zrobi. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować stelaż podtynkowy do miski WC. Przystępujemy do montażu zestawu podtynkowego. I tak, ustawiamy go w miejscu, no, w którym chcemy, żeby stał. Dobrze. Każdy stelaż ma tutaj taką naklejeczkę, ewentualnie jest od wybite 1 metr i musi być 1 metr do posadzki, nie wyżej, nie niżej. W międzyczasie dociąłem sobie już profile, ten mam nacięty, z tego względu, że tutaj mamy wyjście wody, to musiałem zrobić delikatne nacięcie. Zewnętrzne profile już mamy. Muszę sobie troszeczkę zluzować, żeby mi ładnie wszedł. Przykładamy poziomicę. Zobaczyć, czy mamy poziom. Mamy elegancki. Proszę spojrzeć. Najlepiej korzystać z instrukcji obsługi, bo każdy taki zestaw ma różne jakby elementy inne, chociażby zaczepy, które montujemy do ściany i tak dalej. Montujemy uchwyty, którymi będziemy mocować stelaż do ściany. Teraz tak. Otwieramy tutaj środek. Tu mamy wężyk. Tutaj akurat w tym zaworku mamy już ponacinane. Także nie muszę go skrobać brzeszczotem, nic z nim robić. Mamy gwint ponacinany. Pakuły nam się zatrzymają, nie będą nam się obracały. Kręcę sobie od razu. Od razu sobie nakręcę kolanko. No, mamy skręcane. I tu na kliklak wpychamy do środka. Tu mam akurat podłączenie wody z mojej prawej strony, także... Teraz tak. Zakładamy tu nakładkę, w niektórych ta część w stelażach już jest, tu akurat nie było, dobra. Teraz zejdziemy troszeczkę niżej, przystępujemy do montażu rury odpływowej, też jest na klik. Montujemy w tą stronę, z której mamy pion, prawda, kanalizacyjny, ok. Zestaw podtynkowy montujemy, śruby zawsze mamy w zestawie. Dobrze, stelaż mamy już zamontowany. Rurę odpływową zamontowałem w międzyczasie. I teraz tak, mamy dwa rozstawy otworów, tak? Jest 18 i 23. Z tym, że większość muszli teraz WC jest na 18. Wkręcamy śruby. Śruby wkręcamy na odpowiednią głębokość, na taką, jaką mamy w misce WC. W instrukcji wszystko jest napisane. Ja tutaj wkręcam na 7 cm. Zakładamy dekle. Jak już podłączymy do kanalizacji, no to żebyśmy nie mieli nieprzyjemnych zapachów, to ten zakładamy. Zrobiliśmy zabudowę stelaża, oczywiście z zielonej płyty, gdyż jest to łazienka. I tak, stosujemy od czoła przynajmniej dwie płyty, 12,5 mm, ewentualnie jedną 18 mm. I teraz możemy go dowolnie wykończyć, ewentualnie płytkami możemy całą powierzchnię wygipsować, pomalować, no to już wedle uznania i fantazji, prawda? Przystąpimy teraz do montażu przycisku. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której przed chwilą zapomniałem, musimy uruchomić dopływ wody. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, ja nie zrobiłem, to w tej chwili odkręcę. O. Z powrotem zamykamy. Wkładamy śruby mocujące przycisk, aż kliknie. I zakładamy. Przełamujemy, bo będą za długie, gdyż tutaj mamy cienką powierzchnię. Ok, dobra, popychacze już
do wody sobie wkręciłem, wszystko działa. I montujemy nasz przycisk. To już ostatnia rzecz. Tu są takie sprężynki, trzeba pamiętać, żeby to, żeby były zawsze na dole, żeby nie zamontować tego odwrotnie. O, i on wtedy ładnie nam wskakuje i wszystko jest jak trzeba. Teraz przejdziemy do montażu miski WC. Bardzo ważna rzecz, żeby nie zapomnieć o zamontowaniu maty. Tak. Dobrze, ja sobie zdejmę i dotnę. Rureczki mam już docięte. Smaruję pastą poślizgową. Ewentualnie jak nie mamy, możemy użyć Ludwika, prawda? Ale na pastę na pewno nam, o, ładnie wskakuje. Ops, jest, siedzi jedna, druga. To samo robimy po uszczelkach. Też przesmarujemy. Do zamontowania miski WC mamy tutaj taki fajny system. Już zaraz pokażę, jak to działa. Dwie części takie, które trzeba skręcić. Jedną wkładamy od środka, a drugą dokręcamy tutaj. Ok, na klucz ampulowy i o. Musimy ustawić sobie dobrze, żebyśmy później mieli możliwość dokręcenia tutaj tym kluczem. Ja już sobie ustawiłem. Natomiast na śrubę, która wystaje tu ze ściany, nakręcamy taki czpień. W instrukcji wszystko jest napisane. Śruby mamy już wyregulowane, czpienie nakręcone wycięciami tutaj do zewnątrz. I przystąpimy teraz do montażu naszej miski. I to będzie prawie ostatnia rzecz. Potem jeszcze założymy tylko deseczkę. Dobrze. I montujemy. O! Okay. Muszlę mamy przykręconą. I teraz wkładamy już tylko zaślepeczki takie. O! Jest wszystko ładnie, pięknie. Po dokręceniu miski WC nadmiar gąbki odcinamy ostrym nożykiem. Ostatnią rzeczą, którą robimy, będziemy montować deskę. Wkładamy czpienie, na których będzie się trzymała deska. Dokręcamy tutaj. Nakładamy takie nakładeczki chromowane. O. Będzie wszystko ładnie. I spróbujemy założyć deskę. Jeszcze raz. Deskę już mamy zamontowaną. Wolno opadająca, nie będzie nam uderzała o krawędź miski WC. I tym miłym akcentem kończymy.